Biblia opisuje, że pod koniec czasów ludzie będą wobec siebie nienawistni, a konflikty staną się na ziemi czymś zwyczajnym. Będą znaki na niebie i ziemi. Czy właśnie teraz to obserwujemy? Mało kto spodziewał się, że tutaj w tych czasach może pojawić się wizja walki między państwami i tyrana, który zmieni całą naszą rzeczywistość. I to jeszcze dosłownie chwilę po tym, jak świat powoli wychodził z zatrzymania i mnóstwa zawirowań związanych z zaburzeniem ciała, które sprawiło, że nie tylko wielu z nas straciło życie, ale było zamkniętych w domach. Nie mogło normalnie wyjść z domu, do kina, sklepów czy restauracji. Przez pewien czas właściwie wcale nie można było wychodzić z domu, chyba że ktoś miał ważny powód. To dziwne, że konflikt, który wywołał prezydent Rosji, pojawił się dosłownie chwilę po tym, jak świat zaczynał się wygrzebywać z poprzedniego światowego problemu. Wygląda, jakby dosłownie coś się na nas uwzięło, a może coś daje nam znaki. Czy to o tych znakach mówi Biblia, gdy opisuje znaki na niebie i ziemi, gdy opisuje ziemię na chwilę przed końcem świata? Czy ten niesamowity krzyż nad Rosją to kolejny znak końca? Nostradamus ujawnił, co właśnie zbliża się do Polski i Rosji. To przerażające. Link do filmiku na ten temat w opisie. Nostradamus ujawnił, co właśnie zbliża się do Polski i Rosji. To przerażające. Link do filmiku na ten temat w opisie.